Lincoln Continental, prawie 6 metrów długości, 7,5 litra pojemności, V8 oczywiście. Standardowe pytanie, ile to pali? Odpowiadamy mniej więcej 8 litrów, ale na każdy cylinder. Jedna z kultowych limuzyn w wersji coupé dwudrzwiowej, bardzo eleganckie, klasyczne auto. Zawsze się trafi jakaś perełka, zawsze nas parking zaskoczy, tak, tutaj jest miejsce otwarte, ludzie pamiętają zloty organizowane przez wiele lat i ta pamięć zostaje i po prostu no, przyjeżdżają o tej porze zawsze, tak, tutaj bez większego zwoływania. Coraz nowe osoby się pojawiają, tak, starzy bywalcy czasami przyjadą, czasami gdzieś tam po warsztatach są pochowani dalej, kręcą te swoje samochody, wiemy, że oni są, tak, nie zawsze się pokazują, natomiast nowe osoby co chwila przybywają. Polecam dzisiaj ciekawostkę, to jest Polonez, który wrócił z Turcji 2 tygodnie temu, ze Złombolu. Ja z tego czasu też uczestniczyłem w takiej wyprawie. Dojechali Polonezem polskiej produkcji do Turcji i przyjechali dzisiaj też na zlot. Myślę, że zadowoleni z wyjazdu. Dzisiaj, że tak powiem, no co, klasyka, Mercedes, Skoda, Wołga, Lincoln, Continental, tak. Wołga dosyć ciekawy egzemplarz z tego względu, że tam kolega troszkę bardziej zmodyfikował auto dla takich troszkę mniej wtajemniczonych, a ciekawych informacji. 3-litrowy diesel z BMW o mocy w granicach chyba tam 240 koni. Z tego względu, że chce jeździć klasykiem na co dzień, jeździ daleko, dużo podróżuje, no i stąd właśnie taka przyróbka. Może niezbyt, że tak powiem, zgodna ze sztuką odnawiania aut klasycznych, ale myślę, że to też należy docenić tego typu podejście z tego względu, że to jest taki pewien, powiedzmy, performance, tak, wśród tej grupy samochodziarzy takich klasyków. Kolejne uratowane, tak, ciekawe auto, tak? I uratowane auto przede wszystkim, tak? Znaczy podejrzewam, że on oryginalne części wszystko ma i tak powiem, to da się powrócić do oryginału.